Na ostatniej nadzwyczajnej sesji radni Rady Miejskiej w Końskich przyjęli uchwałę, która zezwala burmistrzowi na wydzierżawienie na okres 10 lat ośrodka po ZHP w Sielpi, który jest w tej chwili własnością gminy. Ta uchwała budzi różne opinie i kontrowersje wśród mieszkańców miasta, dlatego postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z panem burmistrzem. Jest to kolejny program z cyklu Życie na gorąco. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, rzeczywiście tak jest, że różne opinie są na temat podjęcia przez Radę Miejską w dniu 30 marca uchwały pozwalającej na wydzierżawienie na okres 10 lat panu Wojciechowi Kulecie, możemy podać to nazwisko, ponieważ ono było upublicznione, ośrodka ZHP w Sielpi. Dotarłem do pewnych dokumentów, które moim zdaniem i nie tylko moim, no budzą pewne wątpliwości, może nie tyle co do treści, co do dat, do datowania tych dokumentów i chciałbym, żeby pan zechciał, panie burmistrzu, te rzeczy skomentować. Otóż zacznę może od ubiegłego roku, kiedy to pan Wojciech Kuleta wystąpił do biura, czy jak się to tam nazywa przy starostwie kartografii i geodezji, o udostępnienie czy sprzedanie, bo to się za to przecież płaci, mapy geodezyjnej Sielpi, gdzie na tej mapie zaznaczone są właśnie te obiekty i nieruchomości znajdujące się w tym ośrodku. Następnie w lutym tego roku ten pan wystąpił do Urzędu Miasta z pismem, czy urząd, czy pan, jesteście państwo zainteresowani współpracą z nim, i zaprezentował tam swój pomysł, gdzie wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na realizację tego projektu środków unijnych. Pismo to, gdzie pan odpowiada, że byłby pan zainteresowany, nie będziemy przytaczać treści, datowane jest na dzień tutaj. 9 lutego. 5 marca pan Kuleta występuje do Urzędu Marszałkowskiego. Przekazuję te informacje, żeby widzowie mieli po prostu możliwość zapoznania się z tym, jaki był przebieg tego. Występuje do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zmianę lokalizacji, czyli działki, i podaje już działkę, na której znajdują się te zabudowania właśnie po byłym ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w Sielpi. 30 marca, to jest ostatnia już moja informacja i ostatnia data w tym toku cyklu tych dokumentów. Rada Miejska w Końskich w liczbie obecnych chyba 12 radnych, jeśli dobrze pamiętam, jak nie, to pan burmistrz mnie poprawi, przyjmuje projekt uchwały przedstawiony przez pana dotyczący wydzierżawienia panu Kulecie na okres 10 lat tej nieruchomości w drodze bez przetargowej. I to tyle z mojej strony, panie burmistrzu. Bardzo proszę. Panie redaktorze, bardzo długi wstęp. Był, przepraszam, konieczny, bo chciałem tutaj widzom po prostu przybliżyć. Bardzo długi wstęp. Natomiast zaczynając od początku, stwierdził pan, że spotyka się pan z opiniami dotyczącymi negatywnymi opiniami dotyczącymi wydzierżawienia tego ośrodka. Ja się spotykam ze wszystkimi opiniami pozytywnymi dotyczącymi wydzierżawienia tego ośrodka. Tylko spotkałem się z jedną opinią negatywną. Jest to pan Jerzy Środa, który dzwonił do niektórych radnych miasta i gminy Końskie, krytykując taką decyzję. I to jest jedna, jedyna opinia, z którą się spotkałem, negatywną. Jeśli pan się spotkał z większą ilością takich opinii, to z wielką przyjemnością się spotkam ze wszystkimi osobami i przedstawię wszystkie elementy związane z podjęciem takiej decyzji. Natomiast co do informacji, które tutaj pan podał,
to zgodnie z tym, co planujemy, jeśli chodzi o inwestycje, możliwości dzierżawy, przygotowania się do realizacji jakiegoś projektu, to zanim nastąpi tak jakby ostateczny akt, czyli w przypadku złożenia wniosku, czy w przypadku dzierżawy podpisanie umowy, to zarówno jedna, jak i druga strona musi zdobyć informację, czy dla jednej strony ten obiekt jest przydatny i spełnia jego oczekiwania co do lokalizacji jakiejś inwestycji, a w przypadku gminy, gmina musi się dowiedzieć więcej na temat osoby, która chce zrealizować na terenach gminy swoją inwestycję. I tak się dzieje we wszystkich przypadkach dotyczących wydzierżawiania nieruchomości, jakimi gmina dysponuje, różnym osobom, które prowadzą działalność gospodarczą lub inne cele, czy to mają swoje garaże pousytuowane na działkach gminnych, czy korzystają w jakikolwiek inny sposób z naszych nieruchomości. I to jest naturalny proces, że zanim się podejmie decyzję tą ostateczną, to zarówno jedna, jak i druga strona zadaje pytania w celu jak najlepszego zebrania informacji co do przyszłości, czyli co do opłacalności zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Więc ja w tych informacjach, które pan tutaj przytoczył, nie widzę ani żadnej sprzeczności, ani nie widzę też żadnego elementu negatywnego, bo tak naprawdę zanim pan Kuleta się zdecyduje na to, czy zainwestować w miejscu X, Y, bo przecież mógł nie inwestować na działce miasta i gminy Końskie, tylko na innej nieruchomości, to musiał się zorientować, czy jego projekt i czy zmieści się pod względem gabarytowym, czy będzie odpowiadał, jeśli chodzi o infrastrukturę, czy mnóstwo innych elementów, o których musiałby sam powiedzieć, co jego zdaniem powinno, jakim kryterium, czy jakim walorom powinna taka nieruchomość odpowiadać. Natomiast my jako gmina Końskie chcemy wiedzieć, czy ten partner jest na tyle poważnym partnerem, który zagwarantuje właściwe zrealizowanie tego projektu, o którym mówi, czyli zrealizowanie tego celu. A głównym naszym zadaniem jest po pierwsze pozyskanie inwestora, czy tego, czy innego, z kapitałem, który nie obciąży bezpośrednio budżetu gminy, tylko tego właśnie inwestora, ale jednocześnie przyniesie zyski gminie Końskie. I w tym przypadku mamy takie zyski z czterech, można powiedzieć, elementów. Po pierwsze, ktoś inwestuje w naszą nieruchomość, swoje własne środki i podnosi atrakcyjność tej nieruchomości, a tym samym atrakcyjność całej Sielpi, wzbogacając ofertę, która tam się znajduje. Jednocześnie płaci nam czynsz dzierżawny, jednocześnie płaci nam podatki, ale przede wszystkim daje miejsca pracy. Czyli mamy cztery cele zrealizowane dla gminy, cele bardzo pozytywne. I przy założeniu takim, jak w projekcie umowy, że nie rozlicza tych nakładów poniesionych niepłaconym czynszem, tylko płaci go na bieżąco od momentu zakończenia inwestycji. Bo wiemy, że niejednokrotnie były podpisywane umowy, że ktoś zainwestował środki i rozliczał je w czynszu, czyli tak naprawdę gmina z tego nic nie miała, jeśli chodzi o czynsz, bo całość środków szła tak jakby na spłatę tej inwestycji. W tym przypadku tak nie jest. My dzięki panu naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i naszemu Wydziału Prawnemu i negocjacjom, które prowadzimy, tak konstruujemy umowę, żeby ona jak najlepsze korzyści przyniosła gminie, naszej społeczności lokalnej, Sielpi i temu ośrodkowi, który właśnie wymaga dofinansowania. Nie sztuką jest wyłożyć pieniądze z gminy, kiedy wiemy wszyscy, że one są potrzebne na inne cele. Potrzebne na przedszkola, na szkoły, na drogi, na chodniki, na lampy, na oświetlenia, na mnóstwo innych spraw, które gmina ma w swoich zadaniach do realizacji.
Panie burmistrzu, również i takie krążą opinie, czy może pan powiedzieć, że plotki być może, że to jest bardzo korzystne rozwiązanie dla tego pana, ponieważ po okresie 10 lat, jeśli jego nakłady, pieniądze włożone w te nieruchomości przekroczą wartość działki, to on będzie miał prawo pierwokupu, czyli będzie mógł mieć na własność ten ośrodek wraz z gruntami. Czy to tak właśnie może się stać? No niestety, panie redaktorze, ktoś, kto taką informację podaje, no, albo mierzy ludzi swoją miarą, albo po prostu nie zna prawa lub po prostu tak prowadzi swoje interesy. Gmina Końskie zadbała o swój interes i w tym przypadku nie ma możliwości, żeby ta osoba kupiła to w trybie bezprzetargowym mimo poniesionych nakładów. Bo trzeba pamiętać o tym, że żeby taka sprzedaż bezprzetargowa nastąpiła, to też musi być zgoda Rady na taką sprzedaż bezprzetargową. To się nie dzieje z automatu i to się nie dzieje bez wiedzy państwa i bez wiedzy Rady. To, co gmina ma, czyli działki, nieruchomości, to jest nasz wspólny majątek. My o tym decydujemy wspólnie, nie pod stołem. No chyba, że ktoś przyzwyczaił się do tego, że załatwia swoje interesy pod stołem, ale w przypadku gminy Końskie tak nie jest. W tych dokumentach, które zostały przez tego pana skierowane do Urzędu Marszałkowskiego, jest określony termin w umowie, prawda, realizacji. Czyli ta inwestycja ma się zakończyć, jeśli dobrze pamiętam, w przyszłym roku, zdaje się, w połowie roku. Czy już są te ostateczne dokumenty przygotowane, to znaczy, czy ten pan już otrzymał od pana, od urzędu dokumenty, gdzie jest zapisane, że on już dzierżawi te nieruchomości, żeby mógł przystąpić do prac i żeby zdążył z realizacją tego projektu, bo jak nie zdąży, to może być takie niebezpieczeństwo, że tych pieniążków nie odzyska, które są w tym wniosku tam określone. I to jest właśnie korzyść gminy, że ryzyko ponosi przedsiębiorca, a nie gmina Końskie. Gmina Końskie w tym przypadku nie ponosi ryzyka. Z naszej strony w trybie bardzo pilnym przygotowaliśmy umowę. Ta umowa jest już gotowa. Myślę, że zaraz po świętach wielkanocnych będzie podpisana. No właśnie, powiedział pan o świętach, panie burmistrzu. Może zmieńmy teraz temat na bardziej przyjemny. Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, za kilka dni Wielkanoc. Myślę, że jest dobra okazja, żeby pan naszym widzom złożył życzenia świąteczne. Oczywiście życzenia świąteczne tak, za chwilę. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ta sprawa też jest bardzo sprawą ważną i można powiedzieć ogólnie radosną, bo rzadko się zdarza, że podmiot zewnętrzny chce zainwestować w gminie, a gmina stwarza mu przyjazne warunki i przyjazną atmosferę. W tym przypadku tak jest. Mam nadzieję, że ten projekt się powiedzie. Mam nadzieję, że Sielpia będzie dzięki temu piękniejsza. I z wielką przyjemnością zachęcam wszystkich przedsiębiorców do tego, aby skorzystali z tej przyjaznej atmosfery gminy Końskie i naszej pracy, tak aby we wszystkich dziedzinach takie właśnie projekty mogłyby być realizowane w gminie Końskie. Natomiast jeśli chodzi o życzenia, to przede wszystkim korzystając ze wspaniałej wiosennej aury, ciepła, które za chwilę pojawi się i obudzi całą roślinność, chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Końskie tej radości i ciepła, jakie niesie za sobą wiosna, jakie niesie za sobą to święto, czyli święto wielkanocne. Wszystkiego dobrego, dostatku w domu, zdrowia, szczęścia w rodzinie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie burmistrzu za rozmowę i za życzenia w imieniu tych, którzy nas będą oglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.